Bądź w centrum sportu. 89 FM. Siatkarski w Centrum Sportu. Witamy serdecznie. Dzisiaj gość specjalny Mateusz Masłowski. Dzień dobry. Mateusz, jesteś bezpośrednio po wciasach. Dzięki. Bo kiedy wróciłeś z Turcji? No, w sumie dzisiaj o 6 rano w domu byłem, także prosto się chwilę przespałem, przekąpałem, znalazłem wolne ciuchy i jest. Mateusz, nie byłeś sam, byłeś z chłopakami, graliście tam na piasku, graliście... Graliśmy, było nas trzech, bo reszta chłopaków jeszcze miał Kuba, mógł jechać Dziobrowski czy Tomek Fornal, ale chłopaki musieli w Radomiu trenować, bo tak tam zarządzili i nie mieliśmy jakby za dużego polu manewru, ale wymyśliliśmy, kupiliśmy materac, piłkę, także mieliśmy bardziej to dla frajdy, dla zabawy, to traktowaliśmy, a nie jakoś, żeby tam na poważnie grać. Też nie było za bardzo warunków, bo tam nie było plaży. Mateusz, a pojechałeś dlatego, że ten tydzień to był jedyny w tej przerwie między ligą, że mogłeś sobie pozwolić? No bo co to znaczy, że ty jesteś do dyspozycji trenera Heinena? No, ja wiem, na razie też tylko dostaję komunikaty, gdzie mam się stawić. Na razie to dla mnie jest to dziwna sytuacja, bo najpierw przyjechaliśmy... Dziwna, no nie wiem, może tak było, tylko że najpierw przyjechaliśmy po prostu na badania i na jakieś zdjęcia. Potem zostaliśmy odesłani do domu od razu. No i teraz po dwóch, trzech tygodniach mamy się stawić 30 w Spale i tam trenować z tą grupą, co nie poleciała do tych, nie wiem, czy do Japonii, czy tam, nie wiem, gdzie oni lecą. Na Ligę Narodów. Na Ligę Narodów. No i tam mamy trenować przez ten tydzień. Ale z kim? Trenerem będzie kto? Nawet nie mam pojęcia. Ja tylko dostałem listę, że mam być 30, sam nie wiem, biorę tylko buty. Czyli co, organizacyjnie jakieś, tak? No, wszystko jest dopięte. Jest wszystko. Poprawi sprzęt reprezentacyjny? To tak, to mamy, ale takie rzeczy... Myślę, że tam my to bardziej jesteśmy tam na zasadzie faktycznie w razie W, co ktoś, jak coś się stanie, ci na pewno mają wszystko doprecyzowane, organizacyjnie na pewno jest wszystko dopięte na ostatni guzik. Ale no, tak jak my tam po prostu wiemy i będziemy czerpać z tego tygodnia ile można, tylko na pewno też będzie, nie będzie łatwo, bo po trzech tygodniach wolnego to wiadomo, jakąś tam fizyczną formę utrzymujemy, jednak na tym tą siatkarską to nie, czasami na świeżości jest lepiej, no ale wiadomo, lepiej być ale w treningu. Krótko. Jak wyszły badania? Bo przez cały sezon borykałeś się z tym urazem, który jeszcze pojawił się przed Mistrzostwami Świata w czeskich Budziejowicach. Nie, i teraz jak badania wyszły? Wszystko w porządku, nawet ostatnio byłem na badaniach, żeby kontrolnie sprawdzić, to jest tą taką rehabilitację tutaj z naszymi fizjoterapeutami, czy przez klub, co różne takie zabiegi zapewnił, to praktycznie się blizna cała zagoiła. Pani mówiła, że to u młodych często tak się zdarza, także jestem bardzo zadowolony, bo doskwierało mi to, no też czuję, ale widzę, że to idzie w dobrym kierunku, także myślę, że już nie ma po tym śladu. W klubie masz wolne totalnie? No totalnie, jeśli chodzi od strony takiej treningowej, sportowej, no wiadomo, każdy musi się utrzymywać w formie, no jakieś tam, bo nie da się po prostu po 3 tygodnie teraz leżeć do góry brzuchem, bo później się nie jest w stanie wrócić. Można być w stanie, ale będzie się w beznadziejnej formie, ale na pewno jesteśmy do dyspozycji różnej takiej marketingowej. Ale właśnie wielu chłopaków, którzy są już w cyklach treningowych od lat, oni po prostu... są naukowcami, oni nie mogą sobie pozwolić, no tydzień to może, tak jak ty mi powiedziałeś przed programem, że 4 dni to tak, ale tydzień, 7 dni to już było kompletnie za dużo. Wy jesteście uzależnieni od pracy, od siłowni, od adrenaliny treningowej? Myślę, że każdy, może inni, różni są, jedni tak, drudzy nie. Ja wiem chyba, że jestem, bo nawet tutaj wstawałem codziennie rano i szedłem na siłownię i tam robiłem parę ćwiczeń nawet na wakacjach. No wiadomo, człowiek się też lepiej psychicznie czuje, jak wie, że wszystko jest w dobrej kondycji. No a teraz ja osobiście bardzo lubię ten okres między sezonami, ponieważ mogę tak jakby więcej coś wypracować, większą siłę, wytrzymałość, kondycję, czy właśnie poprawić tę motorykę przede wszystkim, no bo na sezonie nie ma za bardzo na to czasu, bo trzeba być tak jakby w świeżości, a teraz faktycznie można to wszystko
to jakby takie te szczegóły dopracować i ja lubię, bo to ciężka praca i można też różnych dyscyplin, także bardzo fajne. Bazujesz na własnym doświadczeniu na siłowni, czy masz rozpiskę, czy konsultujesz to z Kito, czy nie wiem, z kimś innym, do kogo masz zaufanie, jeżeli chodzi o czystą siłownię, no bo tutaj można sobie krzywdę zrobić. Bardzo łatwo. No wiadomo, tam każdy też zna swój organizm, wie czego potrzebuje. Jednak wiadomo, w stałym kontakcie jesteśmy, czy tam z kadry ktoś z nami rozmawiał, czy tutaj właśnie z Resowi, z Kito. Także no, ale na razie no, myślę, że bardziej bliżej tego okres, zazwyczaj tak jest, że ten okres miesiąc, półtora przed rozpoczęciem przygotowawczego sezonu w klubie, to się dostaje już doprecyzowanego z dnia na dzień, a po prostu teraz się ten okres wolny, po prostu się bardziej rozmawia na ogólnie, co ma się po prostu robić na takiej zasadzie. Mateusz, wróćmy jeszcze do tego sezonu, który się zakończył. To był bardzo trudny sezon. Ja już nie mówię, że dla ciebie. To był w ogóle trudny sezon dla Resowi, to był trudny sezon dla zarządu, to był trudny sezon dla kibiców. No, pewne rzeczy trzeba było sobie poustawiać w głowie od nowa, bo z pewnych standardów zrezygnowaliśmy. No, ja sobie nie przypominam właśnie sytuacji, kiedy Resowia w trakcie sezonu zmieniała trenera. No nie wszystko to wyglądało na zewnątrz tak, jak byliśmy do tego przyzwyczajeni. Jak ty to odbierasz, sytuację z środka, z szatni? No na pewno nie ma co ukrywać. Sezon jest, nie był udany. Szkoda, bo tak naprawdę wiadomo, skończyło się bardzo źle, a mogło się skończyć bardzo dobrze, bo wiadomo, to jest... Nawet bardziej tego, że to czujemy, my zawodnicy to czujemy, bo to może każdemu się wydaje, że to jest na wyciągnięcie ręki, ale tak naprawdę ktoś by tam nie schował rąk, to decydowały czasami centymetry, tam ostatnio, jak było po jeden z Olsztynem w tym decydującym secie, naprawdę tam pojedyncze piłki zadecydowały i wszystko mogło być w drugą stronę. Czy my mogliśmy z Zaksą wygrać półfinał? Ewentualnie, ja mówię, te zespoły, te sześć zespołów, co pokazały te playoffy, mi się wydaje, że ogólnie były to jedne z bardziej emocjonujących playoffów, jakie pamiętam w historii Plus Ligi, bo naprawdę może ten poziom nie był nie wiadomo jak wysoki, chociaż wydaje mi się, że fajne było granie, na pewno jeśli dla kibiców coś fajnego, bo i w każdym meczu, praktycznie w każdym secie była walka, w każdym fazie, jest czy to ćwierćfinał, czy o szóste, czy o piąte miejsce, czy o brąz, o złoto. Także to było emocjonujące, ale na pewno szkoda, bo nam to nie wyszło. Jest teraz, że jest wszystko tragicznie źle. Na pewno z tego się wyciąga jakieś wnioski i ja wiem po sobie, za klub się nie chcę wypowiadać, bo to oni decydują o tym. Ja tylko mogę po sobie, wiem co mogę zrobić lepiej, co muszę poprawić. Zdobyłem swoje doświadczenie, także tam każdy może sobie mówić co chce. Ja wiem, ja na przykład cieszę się, że nie cieszę się, że tak się skończyło, jak się skończyło, ale jestem zadowolony, bo przynajmniej czy źle, czy dobrze, wiem, że dałem z siebie wszystko i wiem, że chłopaki obok tak samo dali i każdy to przeżywał, także co ktoś tam sobie mówi, to średnio to nas interesuje. Ale ten sezon dla ciebie sportowo też był różny. No oprócz meczów fantastycznych były dołki. Tak. No. I teraz jak ty oceniasz właśnie teraz już faktycznie, nie mówmy o klubie, tylko mówimy jak ty odbierasz ten sezon. Czy on ci dał więcej sportowo, czy jednak złapałeś doświadczenie, które na twojej pozycji, w twoim wieku jest podstawą? Współpraca z nowym partnerem. No faktycznie tak jest i były i faktycznie, dobrze to pan mówił, dobre mecze i gorsze. To jest normalne, ja po prostu bardzo z tego sezonu dużo wyciągnąłem, bo nie jest łatwo, ja fajnie miałem naprawdę, Paweł bardzo dużo mi pomagał, Rusek, bardzo to jest fenomenalny człowiek naprawdę i teraz Kuba Popiwsiak będzie miał z niego dużo pociechy w Jastrzębiu, bo to jest gość, który swoje już przeżył, przegrał i on naprawdę dużo podpowiada, też mu nie było łatwo, bo to nie jest, nigdy nie był w takiej sytuacji. Jednak ja sam wiem, że dużo z tego wyciągnąłem i myślę, że na pewno to zaprocentuje na przyszłość. A on sam mi mówił, pamięta, że jak on sobie przypomina, jak on ileś grał lat temu, to naprawdę to jest, mówi, ciężko i wie, na tej pozycji też właśnie rozmawiałem z Michałem Żurkiem na kadrze, też rozmawialiśmy z chłopakami. Także to jest ciężka robota, ale to jest normalne. To jakby było wszystko kolorowo, to nie byłby sport, bo każdy by wygrywał.
Ja na przykład teraz przez to, co wyciągnąłem, to będę wiedział, co poprawić, co mogę zrobić lepiej, co teraz żałuję i to prezentuję na przyszłość. To jest normalne. Twoja droga jako libero jest, jeżeli chodzi o tych mentorów, no bo ja nie wiem, czy każdego tak traktujesz, ale miałeś okazję w tych sezonach, kiedy już grasz, no to tak, miałeś okazję podpatrywać Igłę, miałeś okazję podpatrywać Wojtaszka, miałeś okazję grać z Pawłem Ruskiem, na innych turniejach jeszcze jako junior, to tam byłeś liderem. Tam ze względu na swój charakter jesteś przywódcą grupy. Tutaj w zespole, no, młody, koniec ławeczki i piłeczki na boisko. Z tym sobie radzisz też? Nie jest tak. Nie jest tak. U nas w drużynie, że młody to ma robić to, to i to. Ja tak uważam, bo tak samo musieliśmy wyjść na boisko, czy ja, czy Olek, i ciągnąć tą drużynę jak starsi chłopaki, starsi od nas. I to nie ma tak, że, bo teraz widzimy, Kuba Kochanowski wychodzi i tak naprawdę jest główną postacią kadry. Także to wiek nie gra roli. Wiadomo, jest bardzo ważny, bo zawodnik 20-letni nie będzie miał takiej siły przebicia, co zawodnik 35-letni, który już przeżył kupę grania. To jest normalne. Jednak nie ma czegoś takiego, że młody to nic nie może, tylko czasami nawet na odwrót wtedy też musi coś pomóc, bo to jest taka dodatnia rzecz i to, co pomaga drużynie. Mateusz, ale mnie się wydaje, że ten sezon to był ostatni sezon, kiedy jeszcze mogłeś się czuć mistrzem świata, bo byłeś tym mistrzem świata. Skończyłeś już wiek juniora, już w tych grupach sukcesów nie odnosisz. Teraz jesteś już pełnoprawnym seniorem, jesteś pełnoprawnym członkiem drużyny, czyli ta fajna atmosfera zespoły, ta fajna atmosfera z grupy, z którą się wychowałeś. Bo jak wspomniałeś już, a nawet chyba tutaj u mnie w programie, to wy utrzymujecie cały czas kontakty, wy się przyjaźnicie, wy razem jeździcie na wczasy, czy spędzacie razem różne okazje. No ale teraz, czy ten entuzjazm dociera do ciebie to, że no zostaje charuwa i wiek młodzieńczy, prawa, które są z tym związane, leciutko odchodzą? To już tak naprawdę minęło, jak skończyliśmy szkołę, ten wiek, jeśli chodzi o ten entuzjazm po tych wygranych, bo jak skończyliśmy spałę, to już każdy był w seniorach i tam nie było taryfy ulgowej, bo tam po prostu w klubie się klub od ciebie oczekuje i musisz wypełniać te warunki po prostu, bo inaczej no to nie masz kontraktu, musisz szukać innego klubu, nie wiem, iść do ligi niżej, bo to jest już nie ma taryfy ulgowej, że ktoś nikt nie da za to, że co miałeś, mistrzem się było, a nie jest. To zostaje w CV. To można faktycznie sobie powspominać, ale to nic nie daje, bo później nie jest łatwiej na boisku. A jeśli chodzi o później faktycznie jeszcze w tym przyszłym roku zdobyliśmy to Mistrzostwo Świata, ale to już każdy, to było całkiem inaczej. My razem praktycznie trenowaliśmy, bo też mieliśmy jakieś problemy zdrowotne. Zebraliśmy się do kupy na 10 dni, wygraliśmy i dalej była ta droga seniorska. To już kompletnie my o tym zapomnieliśmy, tam ktoś sobie może mówić, ale to kompletnie nie ma wpływu, bo teraz od nowa wszystko jest takie. Się po prostu jak widziałem, jak chłopaki grali, teraz powtórki, bo nie mogłem na żywo z chłopaków, czy Kubę widziałem, czy Bartka, to naprawdę aż mnie w sercu ściskało i byłem tak bardzo zadowolony i na dodatek tak bardzo im zazdrościłem, że jeszcze bardziej mnie to motywuje do pracy. Ale to jest taka zazdrość pozytywna, właśnie, że po prostu oni może zrobili te pół kroku szybciej, albo są na pozycji, które no... Oni mają naprawdę, to jest nikt od nas, chłopaków, na pewno im nie zazdrościł w tej zasadzie, a ty jesteś, a ja nie. Tak. Tylko każdy z takiej swojej, z takiej pozytywnej, ponieważ to są nasi, my jesteśmy te, jak teraz przyjechaliśmy na te badania do Warszawy, to tylko się zebraliśmy do kupy naszą grupą i tylko jeden się pytał, w którym pokoju mieszkasz? I nagle pierwsza minuta po obiedzie nagle przyszedł, ja z Łukaszem byłem w pokoju, przyszedł od razu Kuba, Kwolo, Bartek Telemann, przyszedł ten Huber, Forni, także siedliśmy sobie w tym pokoju i pogadaliśmy się, poczuliśmy właśnie jak z tych dawnych czasów, ale to było, minęło sportowo, jednak jako ludzie to się przyjaźnimy i mamy do dzisiaj tak naprawdę ogromny kontakt. Ułożyłeś sobie pewną strategię, mogłeś iść
nie musiałeś przyjść do Resowi, ale chciałeś, kiedy były rozważane opcje po zakończeniu gry w Spale, ty wybrałeś Resowię. Jesteś tutaj już pełnoprawnym członkiem drużyny, ale czy to zetknięcie już takie codzienne z ligą, ta szarość treningów, to święto, jakim są mecze, ta atmosfera na trybunach. Mateusz, czy to jest wszystko tak, jak sobie to wyobraziłeś? To nie, że ty przyjechałeś z kosmosu i ty nie widziałeś, jak się to wszystko odbywa, no ale to jest po prostu już taka codzienność. Czy to jest wszystko tak, jak sobie wyobrażałeś, czy czymś jesteś jednak zaskoczony? Nie no, na pewno człowiek sobie to jakoś wyobrażał, ale dopiero jak to się przeżyje na własnej skórze, to się sprawdza, jak to jest. To można, nawet ktoś może mówić, tak jest we wszystkim zresztą. Można mówić, komuś przekazywać, ale jak ktoś się nie przekona na własnej skórze, to tego nie będzie miał tego potwierdzone. To nie jest łatwe, bo takie... To jest jeszcze grać co 3 dni, ciągłe wyjazdy, granie. To jednak jest męczące, może nie tyle co męczące, bo każdy to kocha i no, może nie każdy. Niektórzy to mogą traktować jako pracę, ale my akurat to bardzo traktujemy tak, mamy duże szczęście od Boga, że możemy robić to, co kochamy i jeszcze możemy przy tym zarabiać na życie. Tak. Także to jest coś, na pewno to każdy docenia. Jeśli chodzi o taką codzienność, no na pewno to jest ciężka robota, mimo wszystko. Ale ja wiem, no po prostu, że jeszcze kupę grania przede mną. Nawet pamiętam, jak parę razy z Pawłem gadałem czy coś, mówię, kiedyś przy kawie sobie żartowaliśmy: Rufio, ja obliczyłem, że jak ja będę w swoim wieku, tak jak ty teraz, to będzie sezon 2030, chyba tam 2035. To jest w ogóle niewyobrażalne. A jest, bo on tak samo grał w 2000 latach, także kupę grania przede mną i przed chłopakami, także to wszystko jest, jeszcze wiele będzie scenariuszy, także trochę się nauczyłem, żeby przez ten sezon szczególnie nie... To jest właśnie takie doświadczenie, które się łapie. Nie ma co wpadać po dobrych meczach w hura optymizm i po złych się załamywać. Po tych, co się widać... A to się łatwo mówi, co nie? To jest, nie jest łatwe. To się łatwo mówi, ale to nie jest łatwe. Patrząc po tych najlepszych, patrząc po tych Jochenie, po tych, no takich u nas, tych największych tuzach, tych siatkarskich, to faktycznie oni to potrafili. Oni to potrafią, widać, że też już się tego nauczyli i do tego trzeba dążyć, żeby nie robić tragedia, nie działać takimi impulsami, że jest tragicznie, potem fenomenalnie, tragicznie, tylko po prostu jechać swoje i to jest droga do największego. Tym bardziej, że jeżeli czytasz internet, jeżeli zaglądasz na fora internetowe, to zagrasz doskonały mecz w swojej opinii, to tam za wiele pochwał nie będzie. Ale jak zagrasz słaby mecz, to krytykantów się momentalnie znajdują tabuny. I z tym też sobie trzeba umieć radzić. Szczerze, to średnio mnie to interesuje. I ja dobrze. Najbardziej co mnie... opinia kogo może, to ludzi, którzy ze mną porozmawiają w twarz, czy na przykład rodziny, z rodzina jak ze mną, najbardziej tak samo cenię, czy z rodziny, czy osób, które są ze mną związane, a tam, czy jak ktoś sobie coś tam napisze, czy powie do kogoś, to kompletnie mnie nie interesuje, a jak przyjdzie do mnie ktoś i powie coś, tutaj zagrałeś do dupy, zagrałeś fajnie, to ja nie mam z tym problemu i mogę mu podziękować albo powiedzieć co ten i fajne takie, to każda opinia, pomoc, kto to widzi, jest fajna, a tam jak ktoś chce coś napisze, czy po dobrym meczu, czy po złym, to nas nauczył trener Nawrocki, jak dawno nas, no nie wiedzieliśmy, że takie coś jest, teraz faktycznie... Kiedy pracował w Spale. Tak, on to przeżył. On przeżył kupę takich rzeczy na pewno i on się nauczył i on mówi, że to kompletnie. On tylko mówi, że dobrze, że taka jest możliwość, bo wiadomo, ile jest jeszcze debili na świecie. Może to brzydko brzmi, ale taka jest prawda. Nie wiem, że możliwe w takim razie. Wiem, że ja mu ufam i tego się trzymam, bo dla mnie to jest ogromny autorytet i także zaufałem mu i myślę, że lepiej się z tym żyje, bo to jest... Co ma powiedzieć taki nasza tutaj jakaś opinia publiczna jest niczym w porównaniu, gdzie ktoś tam krzyknie na meczu, bo tam no, naucz się grać, coś tam, wiadomo. To czasami nawet motywuje, bo zaraz człowiek pomyśli, a to ja ci zaraz pokażę. Ale to się kompletnie o tym nie myśli, to na boisku to jest mechanizm, to się nie ma co interesować, ale co chciałem powiedzieć, patrząc na takiego zawodnika jak Cristiano Ronaldo, ja tak sobie właśnie czasami szukam do obecnej sytuacji,
chcą kogoś takiego jeszcze wyżej. To jest człowiek, który jest fenomenalny, jest po prostu może nie, że bezbłędny, bo nie ma ludzi bezbłędnych, ale tyle, co on dał, to się w głowie nie mieści. Tylko mi nie stwierdza, ale... że jest lepszy od Messiego. Nie, no oczywiście, że jest lepszy, ale Messi też jest. Messi zabieram jest. Wodę. Zabieram wodę. Albo napij się dwa kubki, jeżeli Messi Ronaldo jest lepszy od Messiego. Messi też jest dobry i ten, a mimo ich ciężkiej pracy i tej, ile wygrali, a prawie wygrali wszystko, to i tak ludzie ich wyzywają od najgorszych, także to jest zgodźmy się, że obaj wyrastają ponad przeciętność, ale to jest Messi i jest króciutka przerwa i dopiero Ronaldo. To Ronaldo jest najlepszy. Dobra, nie, to tu się nie zgodzimy, ale zgodziliśmy się, że zagrałeś w tym sezonie mecze lepsze i gorsze. I teraz analizę posezonową sobie na pewno zrobiłeś i teraz Mateusz, w czym upatrujesz, w czym sobie najbardziej musisz pomóc, co musisz najbardziej trenować, gdzie zauważyłeś największe swoje braki? Też dużo teraz zauważyłem, bo wiadomo, przede wszystkim to w 100%, w 99% to jest głowa w siatkówce. Jeszcze na takiej pozycji jak na libero, to właśnie w te wpadania, w ten hura optymizm i w te gorsze momenty to jest najgorsze, bo to nie jest tak, że pół roku wcześniej wszystko się odbija idealnie, a później się nie może odbić i się człowiek szuka i nie wiem, ręce się krzyżują, bo czasami tak bywa, zmienia się, za dużo się człowiek zmienia, myśli. Czasami potrzebny jest ktoś z boku, kto to pomoże. Ktoś starszy, bardziej doświadczony, potrzebny jest ktoś. Masz takiego kogoś? Ojciec? Myślę bardziej taki bliżej, nie, jeśli chodzi o rodzina zawsze będzie wspierać, też jak jest, jak ktoś. Ale tato jest na tyle fachowcem, że tato możecie, ale później jak sobie siądziecie na ogrodzie w domu, to jesteście w stanie merytorycznie porozmawiać, bo z ojcem możesz, tak samo jak i z bratem. Mogę, ale nie rozmawiamy. Nie rozmawiacie. Siatkówkę mamy już taką, ten po prostu to jest nie tyle, że jako praca, ale możemy rozmawiać o tym, że jak tata coś zauważy z życia, bardziej może życiowo pomaga niż, czy każdy, mama, dziadkowie, brat, każdy życiowo, niż siatkówkę zostawiam na hali i tam mam od tego ludzi i tam oczekuję, żeby mi pomagali po prostu. A co jeśli chodzi do poprawy, no to jest, też widzę dużo motoryka. Teraz widzę, że jak się już dojdzie do jakiegoś tam momentu, do pewnego takiego miejsca technicznego, czy wiadomo, każdy trenuje tak samo wszystko, jeden więcej, może drugi mniej, to bardzo ważna jest motoryka, żeby zrobić ten krok dalej, ale to się z każdym dniem każdy rozumie więcej, takie rzeczy jak gibkość, takie no, dynamiki różne, technika też jest bardzo ważna, ale to wszystko się składa, ten 1% dziennie, ten ćwierć procenta jednego dzień za dnie, to po jakimś czasie będzie się coraz lepszym, także na pewno trzeba z chłodną głową przyjść i to trenować, ćwiczyć i zobaczyć, bo to też nie da się tak na pstryknięcie palca, teraz będzie źle, dobrze. Ale dotarło do ciebie również to, że nie ma co szafować zdrowiem, że mówisz o tej motoryce. Mateusz, no wiesz, że ja prawie wszystkie mecze RS-owi oglądam i w Rzeszowie, i na wyjazdach. I ja kilka razy zauważyłem, że jak miałeś problemy z tym mięśniem, to ja widziałem, że ty nie wystartowałeś tak, jak powinieneś, albo jak wystartowałeś, to był potworny grymas bólu na twarzy. I to jest to, o czym mówisz. Że czasami no nie warto. Twoja ambicja jest jaka jest, ale tutaj właśnie czasami ta chłodna głowa też jest potrzebna. No na pewno tam ta sytuacja z tamtego roku, sprzed dwóch sezonów już można powiedzieć, no może nie powiem, że żałuję, bo chciałem dać siebie wszystko i żeby po prostu to już było dawno, żeby... Ale to ma wpływ na grę, prawda? Ale... Z biegiem czasu żałuję, że to zrobiłem. To jest też doświadczenie, o którym mówimy dzisiaj. To jest właśnie doświadczenie. Doświadczenie to nie jest, żeby piłkę obić, przyjąć lepiej, wystawić. Doświadczenie to są wszystkie te rzeczy z boku. Coraz częściej siatkarze w twoim wieku lub w zbliżonym mówią wprost, że przy wyborze klubu nie na pierwszym miejscu są pieniądze, nie na pierwszym miejscu są sukcesy, czy do jakiego klubu, z jakimi tradycjami się idzie, ale osoba trenera. Muzaj powiedział, przechodząc do Trefla Gdańsk, powiedział wprost,
Ja pomimo doskonałych ofert za granicę powiedział, ja jeszcze pieniądze zdążę zarobić. Ja idę na praktykę do trenera Anastazjego. Olek Śliwka nie ukrywa, że do Zaksy przenosi się dla trenera Gardiniego, z którym mu się świetnie współpracowało w AZS-ie Olsztyn. Tak jest? Tak, no bardzo Olek sobie chwali. Ale generalnie, czy to my myślenie młodych zawodników, że właśnie, no nie, no ja jeszcze pieniądze zdążę. Idę do trenera, praca z którym da mi najwięcej korzyści. To są takie, patrząc z punktu widzenia młodego, najważniejsze jest właśnie szansa, ta racjonalna szansa na możliwość jak największej gry i osoba trenera jest najważniejsza w tym pójściu dalej. Także to są bardzo ważne czynniki. Pieniądze, wiadomo, każdy ma swoje życie, też ma swoje zobowiązania. Również chce kiedyś, po to też gra, teraz się wykańcza fizycznie, żeby mieć z tego jakieś korzyści. Ale to tak jak wszyscy mówią, to przyjdzie. To ja też wiem, że przecież będę grał jeszcze 20 lat w siatkówkę. To coś, jeśli to będzie się jakoś utrzymywało, to wiadomo. Jednak, żeby faktycznie dojść, tak jak każdy z młodych chce być najlepszy i przeżyć to, że grać w tym spotku i stanąć, odśpiewać ten hymn z kibicami, możliwość bicia się tam o najwyższe cele jest najważniejsze i to na pewno każdy młody się tym kieruje. A wyobrażasz sobie sytuację, że ty całą karierę możesz spędzić w jednym klubie? Wyobrażasz sobie taką sytuację? Czy nawet w twojej ścieżce sportowej masz kontrakt, teraz nie wiem, 2 lata jeszcze masz kontrakt? Tak. I ty już wiesz, że za 2 lata, co by się nie działo, nie zostaniesz w Wrocławiu? Ciężko mi jest teraz powiedzieć, na pewno... Nowe doświadczenia, nowe możliwości? Kiedyś marzyłem o tym, żeby grać całe życie w jednym klubie, przykładowo w Wrocławiu. Wiadomo, są też czasami takie sytuacje, że może faktycznie dla człowieka jest dobra zmiana, jednak no, póki co dalej chciałbym grać jak najdłużej w Wrocławiu. Nie wiem jak będzie, bo zobaczymy. To jest... życie jest różne, zobaczymy jak to będzie. Póki co mam kontrakt na 2 lata. Zostaję w klubie. Ale faktycznie to jest fajnie zostać w jednym klubie, patrząc po tych zawodnikach, typu jak kończył Totti, czy wiadomo, piłka nożna, a siatkówka to jest inny świat, ale czy jak Buffon ostatnio, to akurat widzieliśmy jak Buffon, to aż się faktycznie w serce gra, jak widać. I warto takie coś, żeby i tych ludzi, którzy faktycznie tych takich prawdziwych, też u nas w Rzeszowie tacy są. Są tacy, którzy faktycznie doceniają to. Warto jest grać w tym jednym klubie, naprawdę. Zapraszam cię na stadion przy Wyspiańskiego. Tam naprawdę tą atmosferę można zobaczyć. Tam wszystko to, o czym mówisz, co to znaczy resowiactwo, to naprawdę bardzo dobrze widać na stadionie, jak ci chłopcy dają z siebie wszystko. A prawda jest taka, że oni zabrali wam troszkę hejtu, bo doskonała postawa naszych piłkarzy, którzy grają o drugą ligę, że to zainteresowanie troszkę przeniosło się. Więcej osób obserwuje, co dzieje się przez Wyspiańskiego i ten sezon siatkarski Resowi troszeczkę stonowany został przez występy piłkarzy. No, wiem na pewno, że nie za bardzo kontroluję tam piłkę, jednak faktycznie teraz nie byłem nawet nigdy na meczu piłkarskim. Bardzo śledzę piłkę nożną, ale nigdy nie miałem takiej okazji, bo przez ten swój napięty sam grafik jednak wiem, że... To ja cię zabiorę na któryś mecz. Jeśli... Krzostrowiec, same naprawdę ważne mecze. Bardzo chętnie, ale wiem, zabiorę cię, jak będziesz miał tylko wierzę czas. Wierzę w to, że oni są bardzo, kibice są związani z Resowią, bo bardzo dużo mam też kolegów, którzy właśnie mało się interesują siatkówką, ale właśnie cieszę się, że i bardzo mnie szanują, dziękują, że w Resowie chcę grać tu i wszystko, bo oni tam inne okoliczności ich nie interesują. Dla nich jak ktoś jest, jeśli rzeszowiak gra u siebie, to jest dla niego coś fajnego i oni na przykład czasami coś, jak coś tam się rozmawia, on mówi, nie, tu nie możesz, ty musisz zostać, dla nich niewyobrażalne, dlatego dla takich ludzi warto zostać. Mateusz, rozmawiałeś z Kubą Ziobrowskim, dlaczego zdecydował się na ten krok i chciał pójść grać do Korei? No. Która, wiesz, który cały czas to jest jednak takie traktowane, że no cholera, do Korei to się idzie już
właśnie tylko po pieniądze i zarabiać już na koniec kariery. Osobiście jak się zdarzyła taka okazja, to sam go namawiałem i tak? Tylko dopingowałem, żeby jechał i żeby się zaprezentował tam, jak mu się uda, z jak najlepszej strony, bo uważam, że to jest dobre. Ja uważam, wiadomo, oprócz pieniędzy, to gdyby pojechał, miałby szansę na nagranie. Przede wszystkim może to, no, Korei atakujący to się troszkę musi naskakać. To jest dużo, bo jak grał, to pierwsze sezony były Gawina, Schmidta i oni tam nie grają, przypadkowi zawodnicy. Jednak wiadomo, to może nie jest taki poziom, jak jest, ale przede wszystkim też mówiłem, żeby możliwe jest, że skończy za granicą, bo przykre to jest, ale to też już nie jeden zawodnik podkreślił, że akurat za granicą będą go traktowali z szacunkiem, może nie, że go ktoś nie szanuje, tylko z dużo większym szacunkiem, jak każdego innego za granicą się traktuje, na przykład Polaka i tam po prostu będzie, nie że będą koło niego latać, ale... No, ale widzisz, w piłce nożnej chodzi o pieniądze, żeby grać, to musisz być dwa razy lepszy od piłkarza z kraju, do którego pojechałeś grać. Ostatnio spotkałem naszego byłego rysowiaka w sklepie Staszka Pieczonkę i rozmawialiśmy właśnie, jak grał, mówi, że to jest dla niego dziwne. We Francji? Jak grał we Francji, czy w Tunezji, to żeby on musiał się ocharować cały tydzień i nawet jeśli ten Francuz był od niego słabszy, to i tak Francuz wyszedł, żeby on musiał, żeby było bardzo ciężko, żeby zagraniczny mógł ten. A u nas tak, nie wiem jak jest w innych drużynach, ale w sensie nie wiem jak jest w ogóle w drużynach w Polsce, bo faktycznie tak jest, że też tak jak ludzie traktują, że jak na przykład młody Polak przyjdzie, to się go traktuje, a jest Polak, ale jak przyjdzie młody Polak z zagranicy, to już jest nie wiadomo, Boże, młody Polak, co ja mówię, zagraniczny zawodnik, to już jest jakiś tam, jest wyżej postawiony. To jest przykre, ale tak jest. Miejscowi w każdej dyscyplinie, a jeszcze miejscowy, jak jest z Rzeszowa, to i czy z Bełchatowa, czy z Zaksy, to mamy zawsze kupę, będzie miał najtrudniej. Mamy kupę zawodników młodych, którzy grają w pierwszej lidze i by grali w pierwszej... No i szkoda, Sanoka, że nie będą chłopcy mieli gdzie na Podkarpaciu grać w pierwszej lidze. Byliby w plus lidze i byliby dużo lepsi niż czasami wynalazki z zagranicy. Obserwowałeś Krzyśka Ignaczaka na co dzień w pracy i okazałeś się jego naturalnym następcą. Wygrałeś rywalizację już sportowo z Wojtaszkiem. Wygrałeś sportowo rywalizację z Ruskiem. Luke Perry to jest coś, co masz teraz już przybite zdjęcie koło lustra. Jak się golisz, to już się nastawiasz na niego? Bo tutaj już nie będzie przepaści wiekowej. Wy jesteście w porównywalnym wieku. No, może to tak, tam wrócę tam. To nie tak, że wygrałem może rywalizację sportową na zawsze, bo to tak nie jest z jednym czy z drugim, bo w tym sezonie można było wygrać z Rofiem tym. No bo na przykład teraz Damian miał bardzo dobry sezon w Warszawie. A jeśli chodzi o... Ja też jestem już... Trochę tak jest, że jestem już gotowy po prostu na to, że może w przyszłym roku mnie nie będzie, albo on po prostu, albo inny libero przyjdzie i znowu będę musiał rywalizować, także to jest normalne, to jest klub stara się jak najlepiej zapewnić jak najwyższy poziom klubu, drużyny, ja się już jakby z tym już wiem, że tak jest po prostu i kompletnie się... Ale ja nigdy ci nie uwierzę, że ty skromniutko, cichutko staniesz w kwadracie i że ty się z tym pogodzisz. No, wszystko mi tutaj opowiadaj, tylko w to ci po prostu nie uwierzę. Wiem, że... Jak ty sobie poradzisz, jakbyś widział sportowo, naprawdę harujecie, no ale jednak ten Luke Perry będzie grał, a ty wylądujesz w kwadracie. Jesteś na to przygotowany? Nie. Tak, no właśnie, nie. Szczerze to nie, ale wiem, że jedną rzecz, mimo faktycznie, ja też sprawdzałem, on to jest młody. Ma 23 lata. On jest chyba 2 lata starszy ode mnie, ale wiem, że on, to jest tak, że to można też patrzeć jak po Kacprze Piechockim. Oni grają już, on jest młody, ale ten wiek jest jedną rzeczą, a ilość gra... Albo Kuba Popiwczak, najlepszy przykład, prawda? Ile on lat już gra? Właśnie chodzi o to, że ile lat się gra, bo na przykład właśnie rozmawiałem
też na kadrze z Kasprem i mówię, ale on mówi, ja też pamiętam na początku to ciężko było, bo ja tak też trochę teraz sobie, może nie tyle co szedłem na ziemię, ale też staram się zrozumieć, że też tak naprawdę to był pierwszy taki bardziej regularny sezon, a niektórzy grają, oni faktycznie w siódmy sezon, któryś tam liczyłem, czy Kacper gra, czy ktoś, tak samo ten ten nowy chłopak z Australii, no to on tak samo, on gra w kadrze już tam z 5-6 lat, także to nie jest tak, tak, że on jest dwa lata starszy. To on już ma kupę doświadczenia, jednak w ogóle się nie boję. Dobrze, i właśnie z całym szacunkiem dla ciebie, że tylko mówię, zwróćmy uwagę, i to ja mówię o nas kibicach, i właśnie w ten sposób też porównujmy. Że nie, że Mateusz Masłowski to już jest ligowiec, tylko zwróćmy uwagę na doświadczenie, na występy w plus lidze, co absolutnie z drugiej strony nie jest dla mnie żadnym wytłumaczeniem, że ty sobie siądziesz i powiesz, nie, no to jak ja z nim w tym sezonie przegram, to ja jeszcze mam czas, bo on już gra 6 lat, a ja dopiero 2. Nawet jak mi tutaj ściągnął Grebennikowa, Werbowa i nie wiem, Zatorskiego, to ja i tak będę robił swoje i będę się na każdym treningu bił o to, żeby być po prostu lepszym. I ja się nie poddam nigdy. A jak będzie, zobaczymy. Wiadomo, to są różne. Wiem, że też będzie nie wiadomo, jak to będzie, bo też... No właśnie, już następne pytanie mam takie, czy... Bo rozmawialiśmy, Mateusz, o tym. O tym rozmawiałem z Krzyśkiem Ignaczakiem i jeszcze, już nie pamiętam z kim, i libero nie lubią grać na dwóch. I to ustaliliśmy, ale teraz, no patrząc na to, jakie są ruchy kadrowe w naszym klubie, to wyjdzie na to, że ty będziesz w parze ze Smithem, z środkowym. I kiedy on będzie na boisku, to na libero będziesz ty. Nie wiem, jak to tam trener planuje i też... No ale jest taka szansa, no obserwując sobie jako lalicę, oczywiście rozrysowując wszystko na papierze. No, Andrzej Kowal może wymyślić zupełnie coś innego. Trener tam zadecyduje, mnie to średnio interesuje, jaką tam on sobie koncepcję trener wymyśli, ja po prostu przyjdę na trening, będę robił swoje. I nie będzie fochów, jeżeli będzie drużyna grała na dwóch libero. Nie, ja po prostu mogę wyrazić swoją na przykład opinię, że bo mało, no to jest normalne, żaden libero nie powie, że to jest wygodne, bo grając, ja też pamiętam nawet w tym sezonie, na początku jak grałem i bardzo fajnie się czułem, to bardzo mało na przykład przyjmowałem i to jest bardzo ciężkie, gdzie ja właśnie za dużo tego doświadczenia nie miałem i ten pierwszy tak praktycznie sezon i przyjmowałem raz na set, dwa razy na set, trzy razy na set. To jest ciężko, bo nawet tego ogrania nie ma. Później ja się cieszę na przykład te ostatnie mecze, bo tyle się naprzyjmowałem, że one mi dały więcej niż jakbym na treningu milion razy przyjął. I to bardzo jest takie ważne dla zawodnika. Ale bardzo ciężko mi się grało. Mimo, że byłem sam na boisku, to było bardzo ciężko, że mało kontaktu z piłką, bo libero schodzi, bo to nie jest tak, że on sobie złapie, pójdzie na zagrywkę, wystawi sytuacyjną, skoczy do bloku, tylko on stoi i koncentracja na niskich nogach może być w ostatnim momencie, może nie tkać przez całego seta piłkę i nagle musi najważniejszą przyjąć perfekcyjnie, bo tak jest, to jest bardzo ciężkie i na przykład teraz oglądałem ten mecz Civitanowy z Zenitem, to każdy się tam zachwyca Grebennikowem, bo tam wiadomo spektakularne akcje, ale to co wyprawiał Werbow, to ktoś, kto się naprawdę zna albo sam wie, o co chodzi i popatrzy, to jest niewiarygodne. To jest gość, który na wszystkie najważniejsze piłki... Rok starszy od Krzyśka Ignaczaka. Tak. Jest naprawdę... Dla mnie on jest najlepszym libero na świecie. Teraz widzę, doceniam go, jest naprawdę gość niesamowity. Taką on im zrobił czarną robotę, bo tam to nie, żaden kibic tego nie zobaczył. Chyba że żaden kibic, który nie grał w siatkówkę, nie będzie wiedział. To, co on wyprawiał, to się w głowie nie mieści. Wiadomo, jak ktoś zobaczy się, że obronił spektakularną piłkę, ale ciężkie piłki, gdzie serwuje Quantorena na meczową piłkę i on bombę ją przyjmuje, później po kolei naprawdę szacun za to, co robił i to po nim widać to doświadczenie i tą klasę tego najwyższą światową, a on i tak też swoje kupę może napsuć. Mateusz, można wytrenować przyjęcie trenując maszyną do zagrywki? Na pewno to jest bardzo dobra rzecz, maszyna, tylko że to nie jest, można technikę trenować, ułożenie, poczucie piłki, jednak takie samo przyjęcie, no to wiadomo,
maszyna, mimo że się stara zawodnik dopiero ruch robić po tym, jak piłka wyleci, ale to i tak wiadomo, gdzie ta piłka leci, ona w miarę leci w to miejsce, no i człowiek wie po prostu i to jest przygotowany już, a jak ktoś wychodzi na zagrywkę i stoi na przykład zawodnik, no to jemu może zejść po prostu, może tak, łokciem tak, zaserwać, może tak, ten piłka, że mieć taką, może skróta i to jest ciężkie, jednak maszyna sama, jeśli chodzi o też jak ktoś chciałby poprzyjmować dużo razy, po prostu poczuć się i coś sobie samemu sprawdzić, to jest bardzo dobra, bo można ją ustawić i będzie w to miejsce waliła. Ja na przykład bardzo lubię i mi to pomaga przyjmować, szczególnie przed meczami, gdzie ktoś mocno zagrywa, to bardzo lubię. No bo ja się zastanawiam, no bo teraz powiedziałeś, że 30 maja udajesz się do Spały na zgrupowanie, jesteś tam do 6, no i zakładajmy, że w tych wszystkich podróżach to taka będzie sama sytuacja, ale co ty będziesz robił do tego września? Czy do sierpnia, kiedy pewnie zaczniecie? No co będziesz robił? Bo tak sobie właśnie pomyślałem. No to pójdziemy we dwóch, ja ci będę z tej maszyny piłki puszczał, a ty będziesz odbierał. No bo właśnie, co będziesz robił? Właśnie myślałem już o tym w trakcie sezonu, gdzie tam już... No bo w twoim wypadku, no umówmy się, no ty jeszcze na wczasy 3-miesięczne to masz czas. Nie, mi się nie lubię zresztą, wolę tutaj sobie już w domu posiedzieć, tak te 7 dni to za długo było. No. Ale no, tak jak mówię, miałem taki plan i myślę, że będę go realizował i też wiem, że obok, że czy Łukasz, czy Kuba też już wiem, czy też Mateusz też chcą, że po prostu mamy możliwości, bo czy tutaj w 5 liceum trenować naszymi trenerami, czy też oczywiście ja też trener Kowal, trener Ogonowski do mnie powiedział zawsze i są zawsze do dyspozycji, szczególnie trener Ogonowski to jest fantastyczny człowiek, który będzie w Azerbejdżanie się do niego zadzwonię, to będzie się starał po prostu przyjść i mi poserwować, także ja jestem za to bardzo wdzięczny i dużo mu zawdzięczam. I wiem, że teraz faktycznie chcę tak potrenować, czy wziąć maszynę i te całe wakacje trenować, coś tam sobie, cokolwiek, bo to jest tak, że ja tak sobie myślałem już właśnie w kwietniu, że kurde, tak żeby, no teraz oni jadą na kadrę i tam w samej grupie tam będą ci młodsi, na przykład moi rywale, załóżmy, na mojej pozycji, to oni będą 3 miesiące harować, to oni się polepszą. Nie, dokładnie, tak. A ja będę stał uciekną, w miejscu. Uciekną. Ja mówię, właśnie tak. Ja nie mogę sobie na to pozwolić, także tak samo trzeba być, oprócz tego można tam sobie, ktoś może się poruszać, ale ja na przykład wiem, że teraz mogę zrobić ciężką robotę, no i to przetrenować, bo będę się starał, tylko też jest dobre, musi też organizm mimo wszystko odpocząć trochę, bo się jedzie na tych obrotach przez 10-8 miesięcy na 100%, to ten miesiąc jest potrzebny taki trochę bez siatkówki, a teraz właśnie będzie cały... Żeby się zresetować. Tak. Będzie cały czerwiec, cały lipiec, także myślę, że tak od połowy czerwca ruszę z robotą. Obserwujesz na pewno ruchy kadrowe, no ale to skupmy się na RS-owi. No kolejna zmiana Warty. Odchodzą zawodnicy, no, którzy byli wizytówką tego klubu. Nie będziemy już oglądali Johana Szypsa, odchodzi Lukas Tichaczek, następuje kompletna znowa zmiana Warty i ty po 2 sezonach w Resowi, to ja tam ci nie chcę liczyć, no ale jeszcze jak Łukasza Perłowskiego nie będzie. Alek Akrem, no na 3 maja mówi się, że podpisał 2-letni kontrakt w Zawierciu, chociaż bardzo chciał podpisać w Resowi, no ale teraz to się klub z nim nie dogadał. To nie, że Alek się nie dogadał z klubem, tylko klub się nie dogadał z Alkiem. No i teraz to ty będziesz już tam wodzirejem w tej szatni. No, ale jak obserwujesz te ruchy? No wiem. Jak widzisz tą drużynę? Oczywiście wszystko w tej chwili gadamy papierowo. Jeśli tam do Lukasa i do Jochena, to... Trudno sobie wyobrazić, co nie? Że ich już nie ciężko będzie. Ciężko wyobrazić i... Myślę, że im trzeba podziękować, bo naprawdę tak, zrobili... Tak. Wszystko wiadomo, klub dużo zrobił, ale to byli zawodnicy, którzy ten klub na ten top, na ten największą górę wyciągnęli i to naprawdę szacun za wszystko i tak jak z ja jeszcze ich znam jako właśnie... Może nie tyle co chłopaka, co czyścił, bo to za wcześnie, to za późno już, ale jako kibic, jako gość, który przyszedł, jak zdobywali mistrzostwo, to tam się wydzierałem, także, a później, czy na przykład z Tychem się przyjaźnie, czy z Jochenem, i wiem, że Lukas zostaje tu w Rzeszowie, także to jest...
To jest też fajnie. To jest super, fajnie. No także się cieszę. No, cieszy, wygrywasz z nim w tenisa? Akurat my gramy w deblu razem. My jesteśmy Berdych z Kubotem. My gramy razem. Także, ale no cieszę się, że fajnie, bo to też nie jest łatwe, jak tak co roku jest, bo to ma się człowiek, wiadomo, też jakiegoś przyjaciela, kolegę i tak co chwilę się tak, rozjeżdżają, tak, to tak, nie jest proste. A tak, z Jochenem cała, mieliśmy takiego pożegnalnego grilla, tam zorganizowałem. To nie tyle, bo tam też były chłopaki z właśnie tam z innych tych klubów, którzy moi ci przyjaciele. I oni nawet, jak Jochen odjeżdżał już dzieciakami, oni nawet przeżywali, bo dla nich to było po prostu też... Gość, pan siatkarz. Tak, i to jest Jochen i po prostu jest fenomenalny człowiek, bo tak jak Tichy by tak samo, ja bym na przykład wyjeżdżał, to tak samo ja bym, nie wiem, ciężko to tragicznie przeżył jak z Jochenem, tyle że... Ale to fajną informację głowie, podałeś, że Lukas zostaje w Rzeszowie. No, w sensie zostaje, no, pewnie pójdzie grać. Tak, Rzeszów, ale jego miejsce tak, to jest Rzeszów. No, tutaj założył rodzinę, ma... tą świetną żonę, wspaniałą dwójkę dzieci, także tutaj ma swoje miejsce, też myślę, że swoich znajomych, fajnie tu jest, no Rzeszów jest piękny, nie ma co się okłamywać, a z Jochenem każdy wiedział, że już możemy się po prostu, może nie tyle co nie zobaczyć, no co po prostu wyjeżdża. Na boisku już nie spotkać. Wyjeżdża na Amen i w Rzeszowie tak, i to szkoda, tak, bo to jest gość naprawdę no niesamowity, tak. I każdy naprawdę, każdy, myślę, że Jochen też to mógł odczuć, bo każdy się z nim pożegnał i przeżył to, było to dla niego ciężkie. Mateusz, musimy powolutku kończyć, ale jeszcze musi paść pytanie Vital Heinen. Co to jest za człowiek, co to jest za ten? Nie miałeś za dużo okazji, ale czasami takie pierwsze wrażenie jest najlepsze. Wiem, że na żywo się jeszcze z nim nie zobaczyłem. Myślę, że teraz... Aha, czyli nie rozmawiałeś z nim. Na żywo. Na tak, żywo nie. Tak. Ja właśnie tak leżałem, też nie byłem na tej kadrze tak do końca, nie wiedziałem, że tam, nie miałem informacji, ale patrzę, leżę na łóżku, tam kierunkowy z Niemiec, mówię, a jakiś dzwoni do mnie, przekręt, mówię pewnie, nie odbieram, no, naciągną mnie na pieniądze. No i leżę, no ale dzwoni. No nie, no dobra, odbiorę, słucham. On zaczyna nawijać po tym angielsku. Ja sobie myślę, ludzie, on to naprawdę jest świt na punkcie tej siatkówki. Ale po tej rozmowie z nim, rozmawiałem z nim bardzo długo, z człowiekiem, który tak jak ja mimo wszystko mu aktualnie w kadrze, on również powiedział, że on stawia, to też Kacper rozmawiałem z innymi też rozgrywającymi, głównie jemu chodzi, że pozycja rozgrywającego i libero musi mieć doświadczonego. Nawet jeśli będzie lepszy, to on woli doświadczonego. I łatwiej jest na tych innych pozycjach dla niego, ale mimo, że i tak w miarę nie będę może bardzo potrzebny na ten moment. To chcę, żebyś bardzo był w grupie. I bardzo dużo poświęcił mi czasu na rozmowę, powiedział, co mogę zrobić. Naprawdę, dla mnie wywarł ogromne wrażenie i myślę, że to jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. I wiem nawet, że jak teraz będziemy trenować, on mimo przelotów chce nawet chociaż na minutę przyjść i pokazać. I to jest gość, który tym żyje i myślę, że to jest bardzo, bardzo odpowiednia osoba. No, ale o tobie też mówią, że jesteś siatkarski świr. Także pewnie się dogadamy. nadajecie na jednych falach, ale teraz właśnie... porozmawiajmy jeszcze o emocjach na boisku, no bo to też pewnie przyjdzie z czasem, bo ty tak jak Heinen nie potrafisz opanować emocji na boisku. Teraz no, wraca do drużyny porocznym, no ale wraca Rafa Redwicz, no, który zasłynął praktycznie no, z jednego, no, ze współpracy z kibicami podczas meczu. Przecież jego zdjęcie, kiedy wyskoczył na bandę reklamową, to jest na wszystkich portalach. I czy warto tłumić emocje, bo się komuś to nie podoba, bo nie zawsze te emocje są w różnym stopniu odbierane przez kibiców tak samo, że no entuzjazm, niech tak będzie, niech chłopak pokaże, o co mu chodzi. No tak, oni też mają, każdy chciał na swój sposób pokazuje tak, te emocje. Jeden na przykład nie będzie się cieszył, bo mu to będzie przeszkadzało na siłę ktoś i to będzie gorzej grał. Drugi z kolei jak będzie starać być spokojnym, to mu też będzie gorzej grał. Każdy na swój sposób. Latynosi, tak Latynos Redwiz to jest. To... Tak, to jest Latynos. Tak, Brazylijczyk. No, z francuskimi papierami, ale Brazylijczyk. To oni są bardzo otwarci do ludzi. To oni, to czy tak jak Lucio, oni bardzo pokazują emocje, im to jest łatwiej. Teraz widzę, Polacy są troszeczkę bardziej tacy, może nie zamknięci, jednak tacy
ostrożniejsi, może tak to powiem. Będą się cieszyć, ale mimo, że ktoś by chciał zrobić coś takiego, to no tak, mało kto tak robi, bo może się odbierze, a taki, taki, siaki, owaki. Oni się za bardzo tym nie przejmuje. Ale wiem na przykład ten nasz, jak w Olsztynie graliśmy, to był taki pod względem mentalnym, tu w Resowi, moje najwspanialsze uczucie, wspomnienie będzie z tego, co z 2-0 wygraliśmy, 3-2, zaczęliśmy krążyć jak Japonia. Było niesamowite to. No ja pamiętam, no przecież podbiegaliście do mnie piątki tak, przybijać, bo siedziałem blisko. Wszyscy się śmialiśmy, że kędziorek to niedługo będą ochroniarze wszystkie drzwi zamykać, bo już nie wiedział, gdzie biegać. I bo tam już było 14-6 czy ileś, tak. I kędziorek tylko chodzi, jak zdobędziemy puk, wybiegamy z hali. Także to będzie wspomnienie do końca życia i to bardzo pomaga, bo tak, człowiek się otwiera, tak. Schodzi, każdy naprawdę to był... A przeciwnik się denerwuje, tylko że też... I niestety... ja w Olsztynie powiedziałem, że na taki mecz czekałem tak. Cały sezon, może nawet nie tak. Na mecz, na 3 sety. To jest fajne, na takie tylko, 3 sety czekałem to cały jest sezon. Też bardzo mimo wszystko to jest coś pięknego, ale też wykańczającego fizycznie. Jeszcze muszę ci zadać pytanie, którego nie mogę zadać. Nie, takie pytanie to bym mógł... Nie, nawet Łukaszowi Perłowskiemu bym nie mógł zadać takiego pytania. Łatwo być resowiakiem we własnym mieście. Słuchaj, przychodzi zawodnik z zewnątrz, ja mówię nawet Paweł Rusek. On sobie po meczu wygranym, przegranym, nikt go nie będzie miał 1000 benihili po wygranym meczu, nie będzie mu nikt wydzwaniał. Ty masz tutaj tak, znajomych z podstawówki, ty masz tutaj znajomych z liceum, ty masz tutaj znajomych rodziny, przyjaciół, dziadków, rodziców, i do ciebie zawsze można podejść, ciebie zawsze można na 3 maja zaczepić, bo ty jesteś stąd, bo ty tutaj masz, to jest twoje miejsce na ziemi. Każdy mówi z zewnątrz, on sobie pójdzie do swojego domu, zamknie się, reset, izolacja. Ty nie masz czegoś takiego. Tak jak nie miał Jan Such. No to nie, to jest może też przyjemne, bo fajnie, że ludzie żyją tą siatkówką, jednak faktycznie po tych meczach czasami się ten grom tych telefonów jest, którzy ludzie... Nie odbierzesz? No to zmienił się cwaniak, bo gra... No coś w tym stylu jest, ale fajnie jest faktycznie jak... nawet mi się podoba, jak czy pan jakiś pan w Tesco podejdzie już starszy i mówi... Już proszę, grajcie, bo ja zaraz to na zawał zejdę. Czy ten kupę ludzi, to fajne takie sytuacje, bo fajnie, bo dla tych ludzi, ja na przykład dla tych ludzi naprawdę chcę grać, czy kogoś ktoś spotka po jakimś meczu, w sklepie też spotkałem naszego Turesowiaka i po jakimś gorszym podbudował mnie, naprawdę, że są tacy ludzie, to jest tak, to się docenia i mi się tu podoba takie coś, że tutaj mimo, że tam ktoś może być taki, siaki, owaki, to są ludzie, na którym tu bardzo zależy i doceniają to, co kto daje z siebie. Mateusz, dzięki wielkie. Czego ci życzyć na tych wakacjach? No, myślę, że tego tenisa myślę, że... Żebyś... wygrywa. Nie, no wiadomo... A myślę, że życzymy dobrej pogody. A z jakimi nadziejami już myślisz już w ogóle o następnym sezonie, czy jeszcze jak powiedziałeś nie, to jest ten miesiąc, w którym nie zaprzątam sobie głowy takimi rzeczami? Nie da się nie myśleć. Jakby może myślę, że to jest tak, że jeśli komuś nie zależy, jeśli komuś zależy, to się nie da nie myśleć. To tak jest, to z tyłu głowy jest z tyłu i teraz jak ktoś przyjdzie na tą siłownię, czy na cokolwiek, czy rano wstanie biegać, to będzie miał z tyłu głowy, że teraz ten może śpi, a ja tu będę biegał i ja będę trenował, a on leży. Także to jest coś takiego i teraz to widzę, teraz już mimo wszystko też ja się chyba tego muszę nauczyć, czasami nie ma koleżeństwa za bardzo, to jest też, musisz przyjść i ja... Wszyscy nie będą w stosunku, chciałem być zawsze w stosunku do wszystkich w porządku, jednak myślę, że tą drogą można dojść do pewnego etapu. Ja teraz, może nie, że stanę się złym człowiekiem, ale zaczynam robić swoją ciężką robotę i nie będę każdego prosił, żeby i umilał mu życia i starał się, żeby się w porządku żył, tylko po prostu, tak jak patrząc po tych innych, wezmę swoją robotę, będę robił swoje i dążył do tego, żeby być jak najlepszym, nie patrząc na to, czy ktoś, nie będę się starał, żeby ktoś pomyślał sobie, że ale on jest fajny, czy coś, szczerze, to będę miał to daleko gdzieś i będę robił swoje. Mateusz, a zamknąłeś już sezon poprzedni? Już?
Tak. Zamknąłeś. Nie, no. Tego już. Nie, że zamknąłem, bo z tamtego sezonu właśnie teraz wyciągam wnioski. Żadnego sezonu nie można zamknąć. Był, minęło, no nie ma co zrobić, no. Ale jeśli chodzi tam, można zamknąć, jeśli chodzi, no przegraliśmy, no teraz. Ale do dzisiaj się śnią jakieś piłki, że parę centymetrów i naprawdę wszystko mogło być ale inaczej. Ale to można zwariować, jak można, tak będzie analizował można, każdą ale piłkę. Ale dlatego to się zamyka i... Umawiamy się na W22, będziemy w kontakcie, będziesz miał czas, zabieram cię, posadzę cię razem z kibicami siatkówki, którzy tam mają również swoje... Bardzo chętnie, swoje tylko że... Później, żeby mnie ktoś tam na mieście, bo ja i na żużel chętnie chodzę. Nie, nikt, nie bój się. Że ją się w kasku pożywa. Nikt cię nie ruszy. Ja zapraszam jutro, godzina 12:10. Rowery to nasza pasja. Dalej propagujemy turystykę rowerową. Sobota, godzina 17:00. Resowia wyjeżdża do... Wólczanka, Wólka Pełkińska, bezpośrednia relacja na antenie Radia Centrum. Jadę do Wólki Pełkińskiej i przeprowadzę relację z tego meczu. W następny wtorek magazyn siatkarski, oj, to nie pamiętam, żebym miał dwóch libero, jeden po drugim. Krzysiek Ignaczak będzie gościem w następny wtorek, a za dwa tygodnie Maciek Edgens, statystyk, Będzina, chłopak z Rzeszowa i będziemy rozmawiali z Maćkiem Edgensem na pewno, bo to jest chłopak, który wyrósł z klubu Kibica, ze Stowarzyszenia Sympatyków Piłki Siatkowej. A dziś już bardzo dziękujemy. Sobota, godzina 17:00, bezpośrednia relacja z Wólki Pełkińskiej z meczu Resowi. A dzisiaj gościem programu był... Ja. Mateusz Masłowski, dziękuję bardzo. Kuba Grabowski, Bogdan Smola. Słuchajcie sportowych relacji na antenie Radio Centrum.